Cześć, jestem Aneta i jestem pracownikiem Service Desku. Service Desk to takie technologiczne serce firmy BSH. Na co dzień pomagamy wszystkim pracownikom w rozwiązywaniu ich problemów informatycznych. Jednak to nie wszystko. Oczywiście robimy też inne i szalone rzeczy. Chodźcie, przekonacie się sami. Moja praca polega na rozwiązywaniu codziennych problemów w IT, w życiu pracowników firmy w języku francuskim, angielskim i polskim. Moja praca polega na wspieraniu pracowników BSH w kwestiach technicznych. My jesteśmy, powiedzmy, ja i moi koledzy, pierwszą linią wsparcia. Moja mama mówi, że ratuje świat i coś w tym jest. Ratujemy użytkowników od ich problemów ze sprzętem komputerowym, z różnymi programami komputerowymi. Osoby, które dzwonią do Service Desku, nie potrafią takich czasami prostych rzeczy. Musimy podłączenie drukarki, czy odzyskanie jakichś plików. My pomagamy z takimi rzeczami, ale pomagamy również z jakimiś bardziej skomplikowanymi, jakieś reguły albo ustawienia. Moje 5 lat BSH w trzech słowach: rozwój, atmosfera, bardzo ciekawe projekty. Ciężka praca, fajna praca, przyjemna praca. Pracując w Service Desku na pewno nauczyłam się słuchania ze zrozumieniem. Nauczyłem się, jak skutecznie, szybko, sprawnie pomagać użytkownikom. Na pewno nauczyłem się bardzo dobrze prowadzić rozmowę, żeby wydobyć wszystkie najważniejsze informacje. Nauczyłem się na pewno dużo, jeśli chodzi o takie kwestie informatyczne. No i ponadto podszkoliłem język. Musiałam tu przyjść już ze znajomością niemieckiego, ale nauczyłam się niemieckiego tutaj. Całkiem dobrze ogarniam system Windows, dobrze się orientuję w aplikacjach Microsoft Teams, Jira. Na pewno rozwinęłam bardzo umiejętności lingwistyczne, komunikację interpersonalną oraz współpracę z innymi ludźmi. Warto przyjść do BSH dla atmosfery, która tutaj panuje, dla własnego rozwoju osobistego. Bo jest tutaj przede wszystkim wspaniały zespół. Wszyscy sobie pomagamy. Jest dużo humoru, jest dużo zabawy, oprócz tego, że jest też praca. Są dobre zarobki i super perspektywa, no bo jednak to IT. Tak naprawdę nie ma żadnej konkurencji, więc wszyscy pracujemy do tej samej bramki. W tej pracy przynajmniej widać nasze wyniki roboty od razu. Od razu można się podszkolić w posługiwaniu się językiem obcym. Mimo że to jest praca z ludźmi, cały czas jest kontakt z użytkownikami, ale nie ma w tej pracy takiego stresu. Tak naprawdę to w pracy odpoczyłam. To dla mnie taki relaks bardziej, bo lubię ten kontakt z ludźmi i mi się podoba tutaj. To jest na pewno praca dla osób, które chętnie pomagają innym ludziom. Sprawia to naprawdę sporą satysfakcję, kiedy można pomóc im w codziennych obowiązkach. Można dopełnić się, pracując w Service Desku, gdy rozmawiamy z użytkownikiem, któremu rozwiązujemy jakiś problem i on nam dziękuje. Zawsze to jakoś taką wypełnia radością, czujemy się wtedy lepiej. Uważam, że Service Desk jest dobrym miejscem dla humanistów, ponieważ IT kojarzy się z cisłym umysłem, ale to nic z tych rzeczy. Tutaj wszystkiego uczymy się jakby od samego początku. Tutaj wszystkiemu można się nauczyć. Można nie mieć w ogóle żadnego pojęcia, jak nawet komputer się włącza, ale przyjść tutaj i wszyscy podpowiedzą, pomogą zawsze. Dla humanistów Service Desk, szczególnie BSH, jest najlepszym, najtrafniejszym krokiem, żeby zacząć karierę w IT, nie mając zielonego pojęcia o IT.